Czy nabywanie nieruchomości jest bezpieczne? Co może sprawdzić notariusz? Czego można od niego wymagać, a czego nie powinniśmy od niego wymagać, bo po prostu on tego sprawdzić nie może? I przed czym na przykład przestrzega ustawa o księgach wieczystych i hipotece, czyli kiedy wyłącza rękojmię księgi wieczystej. I to jest bardzo ciekawe, dlatego że wiele osób też myśli, że idąc do notariusza jesteście całkowicie bezpieczni. Ja nie mam tutaj nic przeciwko notariuszom, tylko mówię, że oni nie mogą po prostu sprawdzić wszystkiego i akty notarialne, umów zbycia nieruchomości tak naprawdę pisane są w dużej części na podstawie oświadczeń osoby sprzedającej nieruchomość, czy też zbywającej nieruchomość, bo przecież akt zbycia to nie tylko sprzedaż nieruchomości. Jeśli Ciebie interesuje w ogóle rynek nieruchomości, kruczki prawne, jak się bronić przed pułapkami w obrocie nieruchomościami oraz jakie są trendy na rynku nieruchomości, oczywiście subskrybuj nasz kanał, pisz do nas pytania, pisz komentarze, bo na ich podstawie chętnie zrealizujemy audycję, tak jak zresztą ta jest po części na podstawie Waszych komentarzy, kiedy to Wasze wypowiedzi były, że nie wierzycie, że notariusz nie może sprawdzić na przykład, czy istnieje służebność przesyłu, a przepraszam bardzo, jak on miałby to zrobić? No przecież notariusz nie jest w stanie fizycznie wszystkiego sprawdzić i zajrzeć w każdy kąt nieruchomości, tak jak ten pan. I od razu taki przykład, pierwszy z brzegu, czego notariusz nie może sprawdzić. I zauważcie, że w każdym akcie notarialnym jest napisane, że sprzedający oświadcza, że ta nieruchomość nie jest obciążona jakimiś prawami osób trzecich, w tym na przykład dożywociem. Nie jest obciążona służebnością przesyłu, nie jest jakaś tam prowadzona egzekucja, nie jest wynajmowana. Dlaczego? No bo skąd notariusz miałby to wiedzieć? Nikt tego nie wie, to wie tylko sprzedający i on musi oświadczyć. A te oświadczenia pomagają w tym nabywcy, że jeżeli on by nabył taką nieruchomość z jakąś taką wadą, z fałszywym zapewnieniem nabywcy, z czymś, czego nie mógł sprawdzić fizycznie, to przynajmniej będzie miał prawo występowania do tego nabywcy o odszkodowanie, bo jak kupi z tą służebnością przesyłu tę nieruchomość, no to będzie musiał z tą służebnością przesyłu żyć po prostu. Nie może powiedzieć: nic nie wiedziałem i ta służebność przesyłu mnie nie dotyczy. Tego nie wolno zrobić. Weźmy taki bardzo ewidentny przykład. Samowola budowlana. No skąd notariusz miałby wiedzieć, że obiekt, który on sprzedaje, jest samowolą budowlaną? Skąd miałby to wiedzieć? Oczywiście on, przystępując do sporządzenia aktu nieruchomości, może sprawdzić: aha, nieruchomość jest zabudowana, jest tam jakiś budynek, to proszę pokazać. No właśnie, i co proszę pokazać? To jest pytanie. Bo pamiętajcie, w zależności od rodzaju budynku, czy to był budynek przemysłowy, użytkowy, czy też na przykład budynek jednorodzinny, oraz od czasu jego wybudowania, czyli od tego, jakie w danym momencie obowiązywało prawo, to na przykład istniały takie dokumenty, które stwierdzały, że budynek został odebrany i wolno go użytkować. Było pozwolenie jakieś na użytkowanie tego budynku. Ale też budynki jednorodzinne przez długi, długi okres mają taki przepis, że po prostu osoba, która buduje ten budynek, kończy budowę i zgłasza, że przystępuje do użytkowania, a urząd nie wyraża sprzeciwu wobec tego, co można dostarczyć. Można dostarczyć do notariusza kwitek, że urząd przyjął takie pismo i ewentualnie, że on nie wyraził sprzeciwu, jeżeli on tak zechce. Ale to, jak powiedziałem, było jakiś czas temu. Jest projekt budynku, jest ten budynek wzniesiony, nikt się nie sprzeciwił albo został dokładany odbiór, ale to było ileś lat temu. Co stoi na przeszkodzie w międzyczasie rozbudować ten budynek nielegalnie? Donosicielstwo sąsiadów? Może. Ale czy ono nastąpi? Tego nie wiadomo. Państwowy nadzór budowlany, który powinien walczyć z tymi samowolami,
Też, szczerze mówiąc, ma różne zajęcia, a ograniczone środki i nie jeździ, nie patroluje wszystkich budów. To nie jest policja budowlana, która śledzi wszystko, co się w Polsce dzieje. Stąd też ta ilość samowoli budowlanych jest spora, czy też była spora, a w dodatku jeszcze jest zawiłe prawo, nie będę teraz wchodził w szczegóły, które w różnych okresach różnie powodowało legalizację, możliwość legalizacji tych lub niemożliwość legalizacji tych samowoli budowlanych. Wobec tego, co masz zrobić? Przecież notariusz nie ma grupy śledczej, nie pojedzie na budowę, nie będzie mierzył tego budynku, bo on nie jest od tego. Jeżeli chcesz sprawdzić budynek, czy kupujesz go legalnie, to zatrudnij sobie ekspertów z dziedziny budownictwa. Jeżeli kupujesz działkę i chcesz na niej coś budować, to pewnie Cię interesuje nośność tego gruntu, poziom wód gruntowych i tak dalej. Tego też notariusz za Ciebie nie sprawdzi, no bo co? Pojedzie robić wiercenia na tej działce? Nie. Ty musisz sprawdzić samodzielnie to, co kupujesz. A dodam, że warto, bo znam przypadek, to mój znajomy kupił działkę, pochwalił mi się, że ją kupił, tylko szkoda, że mnie wcześniej nie zaprosił. Przyjeżdżamy, działka jest pięknie ogrodzona, trawa rośnie, a ja się pytam, a co to jest? Wiesz, że to jest jakaś roślina? To jest pałka wodna. Gdzie rośnie pałka wodna? A to ktoś posadził. Ja mówię, słuchaj, pałka wodna sama z siebie na piaszczystym Mazowszu raczej nie rośnie. Co się okazało? Kupił zasypaną gliniankę, starą, niewielką, a jeszcze w dodatku, żeby ona była tylko zasypana, to ona, ten dół, który tam był po tej gliniance, to przez wiele lat miejscowa ludność traktowała jako takie nieformalne wysypisko śmieci i tam dokopał się różnych lodówek, opon, starych wanien, sedesów pobitych, różnych rzeczy. No po prostu dramat. Ta historia, jak się skończyła, nie jest ważna. Ważne jest to, że on przecież nie może od notariusza wymagać, żeby mu notariusz tę działkę przekopał. Podobnie jest zresztą na przykład z dożywociem. Rękojmia Księgi Wieczystej nie działa. Jeżeli chcecie wiedzieć, co wyłącza rękojmia Księgi Wieczystej, zapoznajcie się z artykułem 7 ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Warto naprawdę wiedzieć. Krótko mówiąc, kupując nieruchomość, to kupujesz je jakiś stan taki faktyczny i stan prawny. Stanu faktycznego notariusz nie jest w stanie sprawdzić. Jeżeli chce sprawdzić powierzchnię działki, no to domaga się, słusznie zresztą, wypisu z ewidencji gruntów, wypisu i wyrysu. Sprawdza to i to on może sprawdzić, potwierdzić, ale też musisz pamiętać, że te wszystkie dokumenty nie mają jakiejś nieokreślonej daty ważności. Mało, one w ogóle nie mają najczęściej żadnej daty ważności, bo data ważności jest do najbliższej zmiany ważności informacji przekazywanej przez ten dokument. Dlatego też często na tych dokumentach masz właśnie podaną dzień, godzinę, minutę, czasami sekundę, nawet sporządzenia wydruku, po to, żeby było powiedziane, dobrze, w tym czasie stan nieruchomości był taki, a on już pół sekundy później, czy tam sekundę później, może być całkiem inny. Stąd też zresztą są te oświadczenia, między innymi dlatego. No ale są też oświadczenia sprzedającego, nie dlatego, że coś mogło zmienić w stanie nieruchomości, tylko dlatego, że na przykład nieruchomość może być przedmiotem najmu. A przecież najem nie jest uwzględniany, nie jest wymieniany w księdze wieczystej. I skąd masz wiedzieć, że potem masz chołubić u siebie najemcę? Chociaż od razu dodam, że wiele osób chętnie kupuje nieruchomości z najemcą w środku, zwłaszcza z takim, który płaci regularnie, wywiązuje się z umowy, bo jeżeli to kupują jako inwestycję, to mają już z głowy problem szukania najemcy. Jakie są wnioski z tego, co Wam chciałem w tej audycji powiedzieć? Otóż, kupując nieruchomość, pamiętajcie, notariusze są to osoby, którym generalnie warto ufać. To są fachowcy od obrotu nieruchomościami. Oczywiście jakieś tam się czasami gdzieś czyta, że jakieś przestępstwo ktoś popełnił, ale powiedzmy to są margines, margines, ciemny margines, nieliczne czarne owce w tym zawodzie. Generalnie większość notariuszy są to osoby bardzo, bardzo porządne i bardzo starannie wykonujące swoją pracę, ale po prostu nie są cudotwórcami. Ich możliwości są ograniczone. Zapamiętaj sobie, akt notarialny
pisany jest na podstawie oświadczeń osoby zbywającej. A notariusz część tych oświadczeń może poświadczyć sprawdzeniem jakichś dokumentów, których dostarczenia wymaga, ale te dokumenty też były ważne i przekazywały tak naprawdę prawdziwy stan na chwilę ich wydania, a części dokumentów on po prostu sprawdzić nie może. Więc jeżeli chcesz bezpiecznie kupować nieruchomość, a jest to na przykład dom, zatrudnij sobie inżynierów, fachowców, którzy sprawdzą, czy to nie jest samowola budowlana, bo oni wiedzą, jak to zrobić. Zapłać parę złotych i będziesz miał to sprawdzone. Jeżeli kupujesz grunt, no to zainteresuj się. Może trzeba jakieś badania przeprowadzić, może sprawdzić w gminie mapy geologiczne, różne rzeczy. Może trzeba sprawdzić, czy tam nie ma jakichś stanowisk archeologicznych, pomników przyrody, innych rzeczy, które musisz sprawdzić w terenie i nie licz na to, że notariusz może ci to sprawdzić, bo po prostu byłby cudotwórcą, gdyby to sprawdzał. To nie jest jego rola. Słuchajcie, generalnie rzecz biorąc, obrót nieruchomościami w Polsce, mimo tego, co powiedziałem, jest dość bezpieczny. Ilość oszustw jest niewielka, ale warto zawsze sprawdzać, czyli ufaj i kontroluj, jak mówili dawni staliniści. Powodzenia na rynku nieruchomości. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, subskrybuj nasz kanał, na którym mówimy o kruczkach prawnych, na którym mówimy też o trendach w nieruchomościach, bo dzięki temu będziesz pewnie bezpieczniejszy w obrocie, a w każdym razie wiedza Twoja o nieruchomościach będzie większa. Jeżeli chcesz się bardziej pogłębiać, zapraszam na nasze szkolenia cement24.pl albo korzystać też z filmów przeznaczonych dla wspierających nasz kanał, do czego zapraszam i miłego dnia!